9. edycja Narodowego Czytania Literatury 2020 pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Wybrane fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego Balladyna czytają dla Państwa pracownicy Polskiego Radia Rzeszów. Akt 5, scena 5 i ostatnia. Wdowa Anna Leśniewska, kanclerz Szymon Taranda, balladyna Małgorzata Iwanicka, żołnierz Jacek Kędzierski. Trąby. Wchodzi ślepa wdowa, matka balladyny. Niech teraz stanie oskarżyciel trzeci. Ktoś ty jest? Wdowa. Na kogo? Na dzieci skargę zanoszę. Mówią, że królowa piękna jak anioł, niechaj ona sądzi. Miałam dwie córki, stara, biedna wdowa, żywiłam obie, jak to często błądzi człowiek na ziemi, czekając pociechy. Młodsza uciekła spod matczynej strzechy. Niedobre dziecko. Lecz druga, o Boże, królowo moja, ty jak anioł biała, sądź, że ty sama. Druga poszła w łoże wielkiego grafa. Bogdaj bym skonała, jeśli ja kłamie. Graf ją wziął za żonę. Królowo moja, Bogdaj ci koronę, Bóg wiecznie trzymał na tej mądrej główce. Osądź. W tej drugiej córce, jak w makówce było rozumu. Graf ją kochał bardzo, ale ja matka kochałam jak matka. Aż tu w jej zamku już służalce gardzą biedną staruszką. Cierpię do ostatka wzgardę służalców. Grób był dla mnie blisko. Aż tu mnie jednej nocy te córczysko w obliczu ludzi zaprzało się głośno. A, córko, mówię, bądźże ty litośną dla starej matki, co już bliska truny. Była noc straszna i deszcz, i pioruny, pioruny i deszcz, i ciemno, i burza. Córka kazała wypędzić z podwórza mnie, starą matkę, na wichry i deszcze. W noc i w pioruny i w burze i jeszcze głodną kazała. Niech jej Pan Bóg Stwórca przebaczy. Pani, ty milczysz? Takiej nieprawości mszczą się okropnie nasze mądre prawa. Przecież nie śmiercią. Lechitów ustawa śmierć przepisuje na niewdzięczne dzieci. Niechaj cię księga naszych praw oświeci. Czytaj i czytaj we własnym sumieniu. A ty, staruszko, nazwij po imieniu wyrodną córkę, a kat ją ukaże. Chociażby z pierwszym grafem państwa w parze los ją powiązał, powiedz grafa miano i córki imię, a prawa dostaną przez mury zamku jej serca i głowy. Co? Śmierć na córkę? Panie, bądź mi zdrowy! Żegnaj, królowo, ja wracam do boru! Będę żyć rosą! Podług ustaw toru, kto zaniósł skargę, odstąpić nie może. Wyznaj! Nie, nie, nie! Wziąć na tortur łoże i wszystkie stawy jej w żelazne kleszcze. Cóż, wyznaj, stara! Nie, panie! Raz jeszcze pytam się ciebie o imię złej córy. Ona niewinna. Wziąć ją na tortury. Królowo moja, zlituj się, ja stara. Ja bym być mogła matką twoją, Boże! Ty nic nie mówisz? Nic? Wygadasz w boleści. Panie mój, jasny panie, i u ciebie żelazne serce. Praw się trzymam treści. A za to niech mię wielki Bóg obwini lub uniewinni. A ty, monarchini, wiedz, że mam serce pełne łez, goryczy i przerażenia. Co to jest? To krzyczy stara kobieta. I nic nie wydała? Nic. Poczekajmy. Z mego teraz ciała kat zrobił sercu torturę. Rozciąga wody.
już zdjęta z żelaznego drąga. Już? Powiedziała, co w bolach? Umarła cicho. Umarła, mówisz? I nic nie wydała? Umarła cicho, a na suchej twarzy dwa wykopała dołki śmierć kościana i w obu dołkach stoją łzy. Od rana siedzę na sądach, a żaden z nędzarzy tak nie pracuje długo i tak znojnie. Już noc, panowie. Nie, to czarna chmura wisi nad zamkiem. Poradź się spokojnie twego sumienia, czego wartą córa, dla której matka taką śmiercią kona. Wy ją osądźcie. Niech twoja korona przybierze blasku sądem sprawiedliwym. Ona zaprawdę winna ogniem żywym być obrócona na węgiel piekielny. Osądź ją. Osądź! Jak Bóg nieśmiertelny, winna jest sądu. Radź się sumienia i sądź. Winna śmierci. Król, kobieta, piorunem boskim zastrzelony, zamiast w koronacyjne bić w pogrzebu dzwony. Zakończony dzień czytania, moja balladyno, chciałoby się powiedzieć, parafrazując Słowackiego. Przez cały dzień słuchali państwo fragmentów dramatu Balladyna w wykonaniu pracowników Polskiego Radia Rzeszów. Akcja w ramach 9. edycji czytania narodowego pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Realizacja akustyczna Maciej Rosół. Realizacja Jan Niemaszek. W opracowaniu muzycznym wykorzystano fragmenty Fantazji Polskiej Ignacego Jana Paderewskiego. Do usłyszenia za rok.